Fantastic Factories to wyścig o punkty. Wybuduj łańcuch najbardziej wydajnych fabryk w jak najkrótszym czasie. Ostrożnie zarządzaj planami budowy, trenuj swoich pracowników, wyprodukuj jak najwięcej zasobów. Aby przygotować grę Fantastic Factories, dajcie każdemu graczowi planszetkę gracza i kości. Potem ułóżcie zasoby, stal oraz energię. Każdy dostaje 2 punkty energii i 1 stal oraz 4 niebieskie karty. Układamy teraz rząd kart niebieskich, czyli planów, i rząd kart żółtych, czyli pomocników. Dodatkowo żetony różnych kolorów w losowej kolejności. Dajemy również kości neutralne i znacznik pierwszego gracza. Na kartach mamy jej punktację, cenę, rodzaj oraz to, co nam daje. Nigdy nie możemy mieć 2 takich samych budynków. Niektóre karty mają miejsca na kości. Tylko karty pochodni mogą się powtarzać. Karty pomocników są jednorazowego użytku i musimy wydać na nie kartę odpowiadającą ich kolorowi. Na planszetce gracza mamy 3 główne akcje. Jest to akcja Research, akcja Generate i Mine. Wydając kości o tej samej wartości, dostajemy 1 lub 2 ekstra. Na karcie legendy mamy wszystkie ikony i co one oznaczają. Tak samo jeżeli chodzi o kości i rodzaje kart. A z drugiej strony mamy fazy. W pierwszej fazie każdy może wydać zasób, aby pozbyć się jednej karty i odsłonić nową, a później dostaje kartę do ręki. I w drugiej fazie każdy rzuca swoimi kośćmi. A gra kończy się, kiedy ktoś zdobędzie 12 zasobów lub zbuduje 10 budynek. Wtedy mamy jeszcze jedną rundę i liczymy punkty. W przypadku remisu sprawdzamy, kto ma więcej stali. Jeżeli nadal jest remis, ten kto ma więcej kart. Fantastic Factories to jest gra rodzinna. Jest to gra z serii tych bardzo kolorowych i bardzo prostych, ale ona również wymaga sporego kombinowania i myślenia, jeżeli chodzi o to, jakie karty kupujemy, jakie karty zagrywamy, co robić, w jakiej kolejności, kiedy, jakie kości wydać, żeby dostać dany zasób, który potem spowoduje, że możemy aktywować kolejną kartę i kolejną kartę. Czyli jest to engine builder. Budujemy nasz silniczek i chcemy mieć jak najbardziej sprawne fabryki, które dają nam jak najwięcej zasobów. Czy jest to gra prosta? Jest, zdecydowanie. Zasady są bardzo, bardzo jasne, jest dużo ikon, ale one są wszystkie bardzo czytelne, nie trzeba zaglądać do instrukcji, chociaż w instrukcji opisane są również wszystkie karty osobno, także jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, tam wszystko jest opisane. Jest to gra opublikowana przez jej autora, taki self-published, i jest to naprawdę świetna jakość. Ja nie rozumiem, jak można coś takiego osiągnąć jako po prostu jedna osoba, która wydaje swoją grę nie przez wspieraczkę, tylko samemu z siebie. I naprawdę kości są świetnej jakości, jak w Sagradzie, tylko większe. Do tego są planszetki z podwójną powłoką, która właśnie pozwala, żeby te kości się po nich nie przesuwały. Są piękne grafiki na kartach i to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze wykonane. Także za to jest naprawdę bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o atmosferę, to nie ma może interakcji między graczami, ale gra się w tym samym czasie, także na pewno trzeba sobie ufać przy tym stole, żeby ktoś nie oszukiwał, bo nigdy nie patrzymy tak naprawdę na to, co robi nasz przeciwnik. Jeżeli chodzi o czas i trudność, to tak jak wspominałam, gra jest bardzo prosta i gra się bardzo szybko, bo oczywiście gramy w tym samym czasie, także nie ma jakby dodatkowego czasu, nie trzeba doliczać dodatkowych minut, jeżeli gramy w większą liczbę osób, a można grać do 5 graczy. Jedyne, co się przedłuża wtedy, to tylko pierwsza faza właśnie dobierania kart z rynku, ale to też nie jest jakaś nie wiadomo jaka ilość czasu. Także naprawdę to jest kolejny plus, jeżeli chodzi o Fantastic Factories i o czas i trudność tej gry. No i muszę przyznać, że jestem bardzo zauroczona tą grą, bo o ile wydawała mi się bardzo prosta i taka może trywialna trochę, to ona rzeczywiście daje do myślenia i było kilka rund, które jeżeli się skupicie i obejrzycie ten filmik, może w zwolnionym tempie zobaczycie, że musiałam cofać swoje ruchy i myśleć jeszcze raz nad tym, co mam zrobić, jakie karty budować, jakie kości wydawać, i naprawdę jest, no pozwala to na jakiś trening umysłu, ale to też nie jest tak bardzo, bardzo skomplikowane i bardzo trudne, że mogło być niemożliwe do grania rodzinnego. Fantastic Factories jest przeznaczony właśnie dla rodzin albo jako filler pomiędzy większymi grami dla graczy, bo pomimo takiej pięknej otoczki słodkiej, kolorowej, to jednak jest to bardzo fajny kawał gry w takim dobrym pudełku.
Od nas są to 4 kciuki w górę i naprawdę Fantastic Factories jest fantastyczne, tak jak sama nazwa wskazuje. Jest to duży plus za równouprawnienie w tej grze, ponieważ i kobiety, i mężczyźni wykonują wszystkie zawody, które są dostępne, czyli mogą być inżynierami, mogą być hydraulikami, czy czymkolwiek, także no naprawdę to jest bardzo duży plus za to, ale gra jest pięknie wykonana, ma proste zasady, jest bardzo taka łatwa w opanowaniu i no daje dużo, dużo frajdy i gra się bardzo, bardzo szybko, także chce się zagrać jeszcze raz i jeszcze raz i daje dużą rozgrywalność właśnie ze względu na liczbę kart i losowość podczas tego, jakie karty właśnie będziemy dostawali. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zasubskrybujcie. Jeżeli chcecie nawiązać kontakt lub współpracę, to piszcie na maila. Na razie!